Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Wczoraj późnym wieczorem jechałem rowerem i przy drodze znalazłem takie dwa małe kotki. No ktoś je tam po prostu wyrzucił, porzucił. No i ponieważ było mi szkoda, no to je przygarnąłem i dlatego tutaj mi na szyi siedzą. Dlatego, że jestem dla nich taką matką zastępczą. No najadł się, dałem im taką karmę specjalną dla takich małych kotków. No i teraz, proszę Państwa, te dwa kotki nasunęły mi na myśl takie pewne skojarzenia. Bo no to są małe kociaki, ale kto wie, czy to nie są na przykład tygrysy, proszę Państwa. No bo przecież nawet tygrys, taki wielki kot, to na początku jest mały tygrysek. No więc nie wiem, czy Państwo widzą, że to są dwa kotki. Ja tak się troszkę obrócę, żeby Państwo widzieli, że to są dwa kociaczki. One lubią siedzieć właśnie w tym miejscu. No tutaj najlepiej się czują, jeżeli chodzi o moją osobę, no i w ogóle o mój dom. Chociaż biegały sobie też tutaj po podłodze, są bardzo, bardzo żywe, bardzo, bardzo wesołe, zdrowe. No ktoś im krzywdę zrobił, no ale ja znajdę im jakiś dobry dom, bo już tutaj z paroma osobami rozmawiałem, które ewentualnie się tego podejmą. Ale a propos tych kotków, przyszłych tygrysów, to tak sobie pomyślałem, proszę Państwa, tutaj mam tą książkę, czytam dalej, już ją prawie że kończę, Wojna o pieniądz, Song Hong Binga. I pomyślałem sobie, proszę Państwa, że takie tygrysy dwa światowe to mogą być Chiny i Polska. No Chiny to już w tej chwili są takim młodym tygrysem, który no, zbliża się do tego, żeby pokonać ekonomicznie Stany Zjednoczone. Ma duże atuty ten tygrys, dlatego że ma ogromną liczbę ludności, ma dosyć dobry rząd, ma ludzi, no jeszcze w tej chwili można powiedzieć, że biednych, czyli chcących się wzbogacić, czyli chcących pracować. Także ma wszelkie atuty, żeby stać się wielkim, bogatym, potężnym państwem, czyli takim tygrysem. No a jeżeli chodzi o Polskę, proszę Państwa, no to tak na tygrysa nie wygląda, szczerze mówiąc, z takim 2% wzrostem gospodarczym, który też jest niepewny w przyszłym roku. Rząd ma no, raczej fatalny, aczkolwiek i tak lepszy niż w innych państwach Unii Europejskiej, być może. Proszę Państwa, no więc na jakiś taki tygrysi skok naszego państwa się nie zanosi na pozór. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, nasze państwo ma inny atut. To nie jest atut liczba ludności, to nie jest atut nawet może i położenie, bo nasze położenie też jest takie trudne, ale naszym atutem jest, proszę Państwa, ten pan, czyli pan Janusz Korwin-Mikke. Pokazuję go między innymi dlatego, że będzie obchodził 70. rocznicę urodzin, więc jest to taki jubileusz, na którym no, mam też przyjemność być zaproszony. I pomyślałem sobie coś takiego, że gdyby nauki tego człowieka, gdyby to, co on zalecał od no, już chyba ponad 40 lat, dlatego że on w polityce, polityką zajmuje się chyba już dobre 40 lat, można by to policzyć, bo w 64 roku już został wyrzucony ze studiów za sprawy polityczne, bo tam miał jakiś związek z kolportażem listu 34, bo była taka kiedyś opozycyjna inicjatywa, o której nie będę w tej chwili mówił. Kto wie, to wie, kto nie wie, no to ich sobie w internecie poszpera. No więc już wtedy był kimś w polityce znanym na tyle, że relegowano go z uczelni. Potem w 68 zdaje się też go wyrzucono z uczelni, z Uniwersytetu Warszawskiego. No i proszę Państwa, on od kilkudziesięciu lat głosi w zasadzie to samo. Głosi coś, co on nazywa powrotem do normalności i to rzeczywiście jest powrót do normalności. Po prostu on głosi to, no ja tak się troszkę, proszę Państwa, mrużę, bo te moje kotki tam wchodzą mi na głowę dosłownie, te tygrysy świata, tak, to nawet nie tygrysy Europy, nie tygrysy Azji, ale to tygrysy świata. Przypominam, że jeden to Chiny, jako potężna gospodarka, potężna ludnościowo, potężna terytorium, potężna swoim dobrym przywództwem dosyć, a ten drugi tygrys, no to Polska, pod kierunkiem idei, które głosi pan Janusz Korwin-Mikke. A tu jest, o, to może tak symbolicznie te dwie książki. Widzą Państwo, to jest napisał Chińczyk, Wojna o pieniądz. Dobra książka, którą kończę czytać, aczkolwiek ja widzę tam pewne rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, z którymi pan Janusz Korwin-Mikke by polemizował. Takie trochę zbyt dużą wagę ten Chińczyk przykłada do roli państwa, że państwo powinno kreować wyłącznie pieniądz, że państwo powinno kontrolować pewne gałęzie gospodarki, tak ten Chińczyk zdaje się sądzi. Pan Janusz Korwin-Mikke jest tutaj moim zdaniem o wiele większym myślicielem.
Bo oprócz tego, co ten Chińczyk w tej książce zawarł, pan Janusz Korwin-Mikke też o tym wielokrotnie mówił i pisał, tylko może nie na takiej wielkiej objętości książkowej, to pan Janusz Korwin-Mikke głosi idee, które uzupełniają ideę tego Chińczyka, bo ten Chińczyk w zasadzie głosi ideę zdrowego pieniądza, powinien być zdrowy pieniądz. Cała ta książka to jest w zasadzie o jednym. O tym, skąd się wziął chory pieniądz, który obecnie króluje na świecie, no w postaci dolara chociażby, czy nawet funtów brytyjskich, które też nie są zdrowe. No i w ogóle nawet ten frank szwajcarski też nie jest zdrowy, bo też nie ma tego parytetu złota w tej chwili. Tutaj w jednym z ostatnich rozdziałów ten pan, Hong Bing, tłumaczył, dlaczego tak się stało, że to zostało po prostu wymuszone na Szwajcarii. Że zdaje się, że Stany Zjednoczone wymusiły taką rzecz, żeby ten frank szwajcarski nie miał też pełnej wymienialności na złoto. W końcowych rozdziałach tej swojej pracy ten Chińczyk zaleca, tak jakby rządowi chińskiemu, co powinien zrobić na przyszłość, jak sprawić, żeby Chiny były potężne, czyli po prostu, że Chiny powinny wprowadzić złotego juana i srebrnego juana, czyli po prostu złotą i srebrną walutę, która stanie się wtedy walutą twardą, pożądaną przez cały biznes świata i po prostu będzie takim krwiobiegiem gospodarczym całego świata. No i kto wie, czy Chiny do tego nie dążą, dlatego że pan Janusz Korwin-Mikke na spotkaniu no gdzieś ze 2 tygodnie temu w Skarżysku Kamiennej w Kielcach mówił o tym, że Chiny wykupują złoto w tej chwili. Także kto wie, czy nie szykują się właśnie do tego celu. No a proszę Państwa, to jest ten jeden tygrys. Powiedzmy, że ten tutaj, który nie wiem, czy to ogonek, czy to głowa jest tutaj. A ten drugi tygrys tam z drugiej strony to jest ta Polska. I ta Polska jest silna ideą, silna ideami, które głosił pan Janusz Korwin-Mikke. Te idee się coraz bardziej rozpowszechniają. Jeżeli ja, taki niepozorny magister, nie magister, ze Staszowa, znam te idee próbuję jakoś kolportować, próbuję tam jakoś organizacyjnie też działać w tej nowej prawicy, no to proszę Państwa, te idee są już wszędzie w naszym państwie znane. One te idee na razie nie rządzą. Te idee są takie trochę jak te małe kotki, przynajmniej jak ten mały jeden kotek. Zaraz go Państwu tutaj zademonstruję, że on jest naprawdę malutki. Malutki, widzą Państwo, że on musi być przy mamusi cały czas, czyli przy mnie, bo inaczej się czuje niepewnie. No, ale proszę Państwa, te idee, jeżeli one obejmą władzę, to nasze państwo będzie państwem potężnym. Dlaczego? Będzie potężnym gospodarczo. Nie jest potężnym terytorialnie obecnie, nie jest potężnym ludnościowo, ale jeżeli będzie potężnym gospodarczo, jeżeli będzie przyciągało kapitał, jeżeli będzie ten kapitał nasz również podbijał inne rynki, to i będą pieniądze na to, żeby mieć silne siły zbrojne, zawodowo oczywiście, które będą broniły bezpieczeństwa naszego państwa. Będą pieniądze na to, żeby w kraju panował porządek, bo będzie sprawna policja, będą sprawne sądy. A no cały świat, no cały jak cały, cały to może nie, tutaj nie przesadzajmy, ale te okoliczne terytoria wokół nas no będą grawitowały wtedy automatycznie w kierunku państwa, które jest dobrze rządzone, bo te sąsiednie, okoliczne państwa wokół nas, no niektóre są zarządzane fatalnie, tak jak powiedzmy Niemcy, niektóre może to ciut lepiej jak Czechy, tam przynajmniej prezydent, no jest Václav Klaus, jest człowiekiem mądrym, aczkolwiek jego kadencja się też kończy, także no to też nie można daleko na to patrzeć. Rosja jest tak średnio zarządzana, delikatnie biorąc. No Białoruś te też pewnie nie najlepiej, Ukraina takowoż. Więc proszę Państwa, no jest szansa na to, że gdyby nasze państwo było rządzone znakomicie przy pomocy tych idei, które zaszczepia pan Janusz Korwin-Mikke, to naprawdę możemy być potężnym państwem europejskim, a kto wie, czy nie i jakąś potęgą światową, tak jak Chiny powoli się stają. No, proszę Państwa, no może trochę popuszczam wodze fantazji, ale jeżeli tak się za kilkanaście lat, powiedzmy, czy za 10, za 20 stanie, to ten filmik będzie miał wielką wartość, proszę Państwa. Będę milionerem i to milionerem w tych juanach, złotych juanach, a być może w jakiejś złotej
polskiej walucie, w no, polskim prawdziwym złotym, złotym wymienianym na prawdziwe złoto. No i wtedy, proszę Państwa, będę kimś w rodzaju proroka. No a te kotki, które symbolizują dwa tygrysy, takie dwa dorastające tygrysy, Chiny i Polskę, no kto wie, czy też nie będą wtedy sławne. No może już nie tyle one, co jakieś ich potomstwo, któregoś tam stopnia, dlatego że no, wśród kotów te potomstwa troszkę szybciej chyba nastają niż wśród ludzi. No, proszę Państwa, na tym się pożegnam, troszkę pofantazjowałem, ale kto wie, czy nie mam w tym trochę i racji, a być może i jakieś moje proroctwa też się spełnią, tak jak spełniło się wiele proroctw pana Janusza Korwin-Mikke. Żegnam Państwa.